się Maciej Żywno i wprawdzie mam na nazwisko Żywno, ale nie będę robił, co się żywnie podoba i dlatego jest ze mną Ania Radwan, która będzie pilnowała, żeby był porządek na dzisiejszym spotkaniu. Dzień dziękuję dobrań. Bardzo, tego się trzymamy. Anna Radwan, jestem szefową Koła Warszawskiego. Witamy Was bardzo serdecznie w Wyszkowie. Całą Polskę. Kto tu jechał, to pewnie sobie mógł nucić piosenkę elektrycznych gitar Wyszko w tonie, ale dzisiaj nie zatopimy Wyszków, chyba że sympatią i dobrą energią samorządowców Polski 2050, których serdecznie witam na tej sali. Witajcie, cieszymy się, że jesteście. Powitajmy specjalnie gorącymi brawami, wielkimi oklaskami gospodarza tego miejsca, tego spotkania, Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wyszkowa. Zapraszamy na scenę. Ja mam tutaj taką ściągawkę i wiecie, co mam napisane? Mam napisane, że to prawdziwy weteran. Emeryt niemalże. Emeryt? Nie. Nie emeryt. Weteran samorządu. Piątą kadencję jako burmistrz przed 50. Zgadza się? Zapraszamy i dziękujemy za gościnę. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę Was dziś gościć w moim mieście w Wyszkowie, które od lat, między innymi dzięki pracy samorządu, jest na fali, a nie tonie. Czekając na naszego lidera, pragnę powitać gościa honorowego dzisiejszego forum, pana Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu RP. I to jest wejście, po prostu w stylu hollywoodzkim. Witam pana Michała Kobosko, wiceprzewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. I zapraszamy do nas. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynał pan Maciej Żywno, również wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Była witana już na tej sali gorącymi brawami, ale ja jeszcze korzystając tutaj z tego, że jestem gospodarzem, witam Joannę Muchę, posłankę partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Jest z nami Jacek Kozłowski, skarbnik partii i były wojewoda mazowiecki. Pragnę powitać mojego bezpośredniego szefa partyjnego, Roberta Sitnika, przewodniczącego regionu mazowieckiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Witam pana starostę wyszkowskiego Wojciecha Kozona. Witam przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Elżbietę Piórkowską. Najserdeczniej jak potrafię witam wszystkich samorządowców z całej Polski. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Wkrótce święto samorządu. To świetna okazja, żeby sobie złożyć dobre życzenia, ale to również dobra okazja, żeby podjąć poważną debatę nad stanem naszego samorządu i nad przyszłością samorządu. Szanowni Państwo, myślę, że dziś jest to forum właśnie taką niezwykłą okazją, żeby już rozpocząć tę debatę i wierzę, że ta debata będzie skuteczna, że będzie twórcza, że będzie owocna. Moi drodzy, spróbujmy sobie wyobrazić, a starsi samorządowcy przypomnieć Polskę bez samorządu. Tak naprawdę była to rzeczywistość, w której na przykład o chodniku przy pobliskim szpitalu decydował urzędnik z Warszawy. To była rzeczywistość, w którym urząd miejski tak naprawdę tylko administrował, a nie kreował żadnej rzeczywistości. Na najwyższych stanowiskach w mieście byli ludzie przywożeni w teczkach, a nie osoby wybierane w demokratycznych wyborach. Tak naprawdę mieszkańcy mieli niewiele do powiedzenia. Czy to taka niespotykana,
niemożliwa wizja? Nie, szanowni państwo, jeżeli nie będziemy dziś chronić tego samorządu, dbać o niego, wymieniać doświadczeń, rozwijać, to może on wkrótce stać się historią. To między innymi dlatego przystąpiłem do drużyny Szymona Hołowni, aby pracować nad samorządem, aby rozwijać go, aby był on... aby był on coraz lepszy, coraz doskonalszy dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za to ciepłe powitanie. A teraz poprosimy ekipę Polska 2050. Robert Sitnik, przewodniczący regionu mazowieckiego Polska 2050, Szymona Hołowni. Jacek Kozłowski, skarbnik Polska 2050 i Antonina Ciurzeńska, nasza sekretarz regionu. Oni też państwa za chwilę powitają. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałem państwa serdecznie powitać w imieniu zarządu, ale także w imieniu wszystkich członków partii Polska 2050 Szymona Hołowni z województwa mazowieckiego. Szanowni państwo, to dla nas niesamowity zaszczyt gościć tak wyśmienitych samorządowców, sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów i wojewody. Szanowni państwo, wschodnie Mazowsze, gdzie jesteśmy, to fantastyczny kawałek Polski, słabo znany nawet warszawiakom, którzy przez to Mazowsze bardzo często zakręconymi szybami pędzą w drodze na Mazury, jak skończą pracę czy nad morze, czy w góry. A to jest fantastyczna kraina. Ja tu 30 lat temu zdecydowałem się z nią związać. Dzisiaj mieszkam w tej części województwa, w sąsiednim powiecie, w gminie Mrozy. I zachęcam państwa, gdybyście mieli chwilę czasu, do poznawania tej przepięknej, wspaniałej krainy w widłach Bugu, Narwi, Liwca, ze starymi zamkami, zamkiem w Liwie, ze wspaniałą kulturą. Może na pierwszy rzut oka nie cieszącej się wielkim turystycznym zainteresowaniem, ale bardzo godnej poznawania. Ja zakochałem się w tym regionie. Grzegorz wspominał o działaniach samorządu. Ja muszę się ze wstydem pewnym przyznać, że jeszcze 3 lata temu, jako osoba prowadząca firmę, nie bardzo odróżniałem, czym różni się powiat od gminy. Nie interesowałem się, kto finansuje szkołę moich dzieci. Ale właśnie ze względu na moje dzieci zaangażowałem się, widząc, co robi PiS w naszym kraju, zaangażowałem się jako wolontariusz w kampanii Szymona Hołowni. Potem zostałem i zaangażowałem się w tworzenie partii. Naszej partii, która daje nam szansę na pokonanie PiSu. Partii, która daje nam trzecią, tak potrzebną nam wszystkim drogę. Od tej pory sporo się nauczyłem. Wiele zawdzięczam obecnemu tu Jackowi, który jak mało kto rozumie i czuje samorząd. Dzięki niemu wiem, jak jest ważny i jak bardzo w ostatnich czasach jest przez PiS osłabiany. Tak, to prawda. Mamy naprawdę wielu fantastycznych ludzi, którzy są dla nas inspiracją. Szanowni państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że wielu z was przyjęło nasze zaproszenie. Liczymy, że dzisiejsze pomysły, które zostaną państwu tutaj zaprezentowane, spotkają się z państwa uznaniem. Ale też absolutnie nie boimy się krytyki, nie boimy się konstruktywnej krytyki, dlatego że nasze DNA to przede wszystkim dialog. Na podstawie zgłaszanych przez państwa problemów oraz jakichś oczekiwań będziemy próbować wypracować optymalne rozwiązania, które będą w pewnym sensie takim balansem pomiędzy władzą centralną a władzą terytorialną. Liczymy, że dzięki wspólnym opracowaniom, postulatom, które dzisiaj tutaj padną, będziemy w stanie za chwilę wdrożyć je w życie. Chcemy być, a tak naprawdę już jesteśmy, bardzo blisko różnych grup społecznych, grup zawodowych, bo to oni wiedzą najlepiej, co jest dla nich najlepsze. Więc tak samo chcemy być blisko was. Chcemy z uważnością, z atencją
słyszeć głos samorządu, bo to wy wiecie najlepiej, z jakimi problemami spotykacie się tutaj na miejscu. Wiecie, co ogranicza was, wasz rozwój. Szanowni Państwo, dziś za oknami mamy piękną wiosenną pogodę. Ale potrzeba nam również pogody dla samorządu, pogody politycznej dla samorządu. Nie ma pogody politycznej dla samorządu w Polsce. Obserwujemy od 8 lat, jak ulegają erozji uprawnienia samorządowe, jak ulegają erozji finanse samorządów. I to nie dlatego, że samorząd słabnie, bo samorząd jest siłą i solą polskiej demokracji, tylko dlatego, że polski rząd prowadzi politykę antysamorządową. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak przywrócić pogodę dla samorządu. O tym, jak nasz program Polski 2050 może w tym pomóc. O tym, jak, i dlatego cieszę się z obecności naszych koalicjantów, jak również współpraca z Polskim Stronnictwem Ludowym, które jest mocno osadzone w samorządach, może pomóc w przywróceniu po wyborach pogody dla polskiego samorządu. Trzecią drogą po zwycięstwo, po odmianę tej niekorzystnej tendencji, tej niekorzystnej, złej, antysamorządowej polityki w Polsce. Po to się dzisiaj spotykamy i po to będziemy pracować przez następne kilka miesięcy wspólnie, żeby to zmienić. Kochani, jesteśmy dzisiaj dowodem na to, że wszyscy bardzo dużo w Polsce mówią najczęściej przy okazji wyborów parlamentarnych się zbliżających, że mają siłę i wsparcie wśród samorządowców. Są ruchy, są stowarzyszenia samorządowe, które ogromnie cieszymy się, że są na mapie Polski. Natomiast ja ogromnie cieszę się, że przez ten okres od powstania ruchu Polska 2050 do momentu, w którym również zarejestrowaliśmy formację polityczną, mamy wśród nas wielu samorządowców, którzy dzisiaj są tu obecni. Wielu samorządowców związanych z partią. Mamy samorządowców związanych ze Stowarzyszeniem Polska 2050, jak również tych samorządowców, którzy z nami współpracują, zachowując swoją niezależność. I dzisiaj pokazujemy, że jesteśmy silnym ruchem także samorządowym, który wspiera całą ideę Polski 2050. Tym wstępem mam przyjemność powitać lidera naszej formacji, Szymona Hołownię. Witamy serdecznie. I zapraszam serdecznie do zabrania głosu naszego przedstawiciela koalicjanta Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu. Bardzo prosimy. Szanowny panie przewodniczący, przedstawiciele władz Polski 2050, drodzy przyjaciele samorządowcy. Samorząd, tu zaczyna się Polska. Tu w Wyszkowie, w Somiance, w Mławie, w Żyrardowie, w Żurominie. Tak, tu zaczyna się Polska, bowiem tu ci, którzy budują ją od podstaw, starają się o rozwój swoich małych ojczyzn, budując tym samym społeczeństwo obywatelskie. Coś, co jest fundamentem i podstawą każdego zdrowego organizmu państwowego. Tak było i tak może być. Dlatego, że jak powiedział Jacek Kozłowski, wybitny samorządowiec, ale także państwowiec, żeby tak było, musi być pogoda dla samorządu. Miałem to szczęście, że uczestniczyłem w budowaniu tej nowej jakości życia i świadczenia usług publicznych dla obywateli. Jako radny pierwszych kadencji samorządu miałem poczucie czegoś, co dla młodego człowieka jest niezwykle istotne i ważne. Poczucie sprawczości,
że to, co robię i to, w co się angażuję, jest czymś, co zmienia rzeczywistość wokół mnie. Zgodnie z moimi przekonaniami, ale także moich wyborców, sąsiadów, przyjaciół. Tego dzisiaj nie ma, szanowni państwo, bo od 8 lat samorząd jest zamiatany pod dywan. Od 8 lat samorząd uznawany jest jako wróg publiczny, ponieważ dla tej władzy, która w swoim DNA ma centralizm, byt, który rządzi się własnymi prawami, który odwołuje się do głosu niezależnego opinii publicznej, jest czymś, co należy zwalczać. I to się dzieje. Od pierwszego dnia, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, uznało, że samorząd trzeba zmarginalizować. Stosując metodę salami, zaczęli od samorządu wojewódzkiego, poprzez powiatowy do gminnego. Ograniczyli dochody własne i zabierając pieniądze samorządom, później zaczęli je rozdawać według własnego uznania, bo to było główne kryterium. Powstało coś, co my, trochę starsi od średniej wieku na tej sali, pamiętamy. Towarzyszyło terenowym organom administracji państwowej, kiedy naczelnik brał teczkę i wyjeżdżał do Warszawy po pieniądze. Zasada, która nie miała prawa się odrodzić, a odrodziła się. Wstrętny, podły klientelizm. Czapkowanie władzy państwowej po to, żeby przywieźć jakieś pieniądze do gminy. Musimy z tym skończyć. Z tą podłą i wredną zasadą. Dumni polscy samorządowcy nie muszą czapkować, bo kiedy... Bo kiedy Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, idąc trzecią drogą, zagwarantuje samorządowi godność, to te pieniądze po prostu w gminie będą. Bo obecni tutaj na sali wójtowie, starostowie, samorządowcy będą wiedzieli najlepiej, na co te pieniądze wydać, komu te pieniądze dedykować, jakim organizacjom pozarządowym, jak rozwijać edukację w swojej szkole, w swojej gminie, w swoim powiecie. Naprawdę, o tym lepiej wiedzą ci, co działają na dole. Miałem niezwykłe szczęście poznać ojców polskiego samorządu. Profesora Michała Kuleszę, profesora Jerzego Regulskiego. Ze smutkiem z góry patrzą na to, co PiS wyprawia z ich dziełem. My też wszyscy patrzymy, co PiS wyprawia z polskim samorządem. I także trochę dla nich, dla tych wspaniałych państwowców, ludzi z wizją, powinniśmy zrobić wszystko, aby przywrócić sens polskiemu samorządowi. Powiem z nieukrywanym podziwem, że patrząc na was, zwracam się do naszych przyjaciół z Polski 2050, odnotowałem z niesamowitą konstatacją, że tak młody ruch polityczno-społeczny w swojej krótkiej drodze życiowej organizuje już 3. kongres samorządowy. Gratuluję wam tego. To jest niesamowita sprawa. To jest niesamowita sprawa. I za to chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Dziś samorząd terytorialny, wartość ponad wartościami, znajduje się w brudnych łapach PiS-u. Wspólnie go wyrwijmy i oddajmy obywatelom. I jest zapowiedziany bis. Jesteście organizacją, jesteśmy jako PSL bardzo schierarchizowani. Nie wybaczyłby mi prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdybym nie pozdrowił od niego was wszystkich, ale także mieszkanie z tej ziemi, premier Jarosław Kalinowski, który nie może dzisiaj być na spotkaniu, prosił, abym w sposób szczególny wyróżnił gospodarza tej ziemi, pana burmistrza Grzegorza Nowosielskiego, dziękując mu za wspaniałą aktywność.
Mam nadzieję, że to zostało odnotowane. Pozdrowiłem od prezesa, pozdrowiłem od Jarosława. Panie marszałku, do protokołu wpisane. W języku samorządowym to akurat znaczy ogromnie wiele, bo język dobrej idei, dobrej społecznej działalności akurat w samorządzie zawsze musi mieć również poparcie w odpowiednich aktach prawa lokalnego, nie zawsze wspartego przez dobre prawo centralne, które właśnie mamy nadzieję zmieniać i dlatego po raz kolejny spotykamy się na forum samorządu otwartego. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, ale to jest także dowód na to, że nasze fora samorządowe nie odbywają się tylko kiedy zbliża się kampania wyborcza i należy pokazać, jaką siłę samorządowców się na pokładzie ma, ale merytorycznie pracujemy i co jakiś czas spotykać się musimy, bo dzisiaj również poza plenarnym spotkaniem będą spotkania w salach obok na warsztatach tematycznych, po których no, tak lekko nie będzie, również nasza formacja polityczna od naszych samorządowców dostanie określone dodatkowe propozycje, na co warto zwrócić uwagę w tej wspólnej drodze do zmieniania rzeczywistości, w tej trzeciej drodze, którą wspólnie wybraliśmy. Kochani samorządowcy, drodzy Państwo, czas na wystąpienie lidera Polski 2050, Szymona Hołowni. Zapraszamy. Drodzy Państwo, koleżanki i koledzy, Panie Marszałku, drogi Piotrze, dobrze, że kiedy kierowałeś do nas te pozdrowienia i takie poczucie ulgi też, że dobrze wybraliśmy koalicjanta, zagościło w moim sercu, kiedy rozdzieliłeś pozdrowienia od prezesa i pozdrowienia od Jarosława. Tak, to dobrze, że właśnie takiego koalicjanta mamy, w którym prezes i Jarosław nie są tą samą postacią. Moi drodzy, bardzo cieszę się przede wszystkim, że możemy się tutaj zobaczyć w pięknym Wyszkowie. Bardzo Ci dziękujemy, Grzegorz, Panie Burmistrzu, za to, że nas tu gościsz i że mogliśmy w ten pięknym dniu, bo jest rzeczywiście piękny, w tym pięknym miejscu, w tym tak wspaniale zarządzanym mieście, na progu kampanii wyborczej, jeszcze raz powiedzieć sobie twardo, jasno i zdecydowanie, że Polska 2050 teraz w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym będzie tą siłą, która przywróci nadzieję Polsce lokalnej, Polsce samorządnej, Polsce, z której się wszyscy wywodzimy. Bo każdy z nas, jak tu jesteśmy, zaczynał nie od centralnych urzędów i centralnych funkcji, tylko gdzieś był radnym, radną, gdzieś próbował animować swoje otoczenie tak, żeby zebrać ludzi do wspólnej, dobrej pracy. Nie siedział w domu, nie poprzestawał na tym, co wystarczy, tylko chciał zrobić więcej. Wszyscy, jak tu jesteśmy, dzielimy to samo DNA. Ono nas, jak mówię, prowadziło różnymi drogami, w różne strony, ale dziś znowu jesteśmy tu wszyscy razem, przy wszystkich różnicach, jakie mamy. Chcemy sobie powiedzieć, łączy nas to, że chcemy sprawić, żeby Polska znowu składała się z tysięcy małych ojczyzn, które harmonijnie współpracują ze sobą, które razem robią wspaniałe rzeczy. Mamy na to pomysł. Za chwilę o tym więcej, o naszych propozycjach, o naszej Polsce na szóstce w postaci 8 punktów dla polskich samorządów. Ale na początek kilka słów, bo i z przemówienia Piotra, i z wcześniejszych głosów przebija jednak i z tego, co wszyscy czujemy, jakaś gorycz też, że sprawy zaszły tak źle, tak daleko, że to tak wygląda, jak wygląda dzisiaj, że to, co, o czym też wspominał Piotr Zgorzelski, ta kultura upokarzania samorządowców, jeżeli nie są z naszej frakcji, ta kultura gierkowskiego centralizmu, który wszystko musi mieć pod swoim butem,
Zaczynając od policji, idąc przez hotele, przez sklepy, przez produkcję żywności, wszystkim musi rządzić jeden car. Ale żeby dostać się do gabinetu cara, to najpierw trzeba przejść przez te wszystkie wielkie pokoje jego namiestników, posłów, którym trzeba się kłaniać, marszałków, przed którymi trzeba czapkować, wszystkich tych wiceministrów i ministrów. Wiadomo, tak było w carskiej Rosji. Zanim prosty obywatel stanął przed obliczem władzy, musiał przejść przez potężne gabinety, przez potężne pokoje, żeby skruszał. Żeby skruszał, żeby wiedział, kto tu rządzi. Żeby kiedy dojdzie już przed oblicze Najjaśniejszego Pana, w ogóle nie ośmielał się nic mówić, tylko schylił głowę i błagał, żeby łaskawe spojrzenie, a za nim jakieś pieniądze popłynęły w jego stronę. Nie dla siebie przecież chce tych pieniędzy. Chce ich dla ludzi, za których odpowiada. Z tym trzeba skończyć, bo to jest upokarzanie Polaków. To jest upokarzanie wyborców. To oni zdecydowali, kogo chcą mieć jako wójta, jako starostę, jako burmistrza, jako tego, który stoi najbliżej nich. To oni o tym zdecydowali. I tę wolę trzeba uszanować. Ten system musi znowu zacząć zauważać wybory ludzi, doceniać je, afirmować, mówić: tak zdecydowaliście, tak będzie. To jest ten człowiek, który dzisiaj kieruje waszą lokalną społecznością. Nie mogą się już powtarzać patologie z Funduszem Dróg Samorządowych, z Funduszem Inwestycji Lokalnych, z tymi wszystkimi metodami rozdawania swoim, żeby tylko swoi byli zadowoleni. Nie mogą się już powtarzać te wszystkie chocki-klocki ze zmianą, czy ze zmianami, które wprowadza się w pozyskiwaniu przez samorządy pieniędzy z podatków, tak? Żeby znowu promować swoich, żeby dorżnąć tych, którzy nie są nasi i żeby jak najwięcej pieniędzy, no ale przecież my nic złego nie robimy, trafiło do niektórych na przykład urzędów marszałkowskich, do których trzeba będzie, które miejscami mają tych pieniędzy rzeczywiście mnóstwo. Te pieniądze zostały w pewien sposób odessane z niższych szczebli samorządu. Trzeba teraz iść, czapkować, błagać, a po drodze jeszcze odwiedzić tego posła, tamtego posła. Ludzie, to tak nie może wyglądać. My się nie może być tak w III Rzeczpospolitej, że państwo stosuje upokarzanie jako narzędzie sprawowania władzy. Nie może tak być. Dzisiaj musimy przywrócić samorządom, lokalnej Polsce, nam, jako wspólnotom samorządowym, bo przecież czytacie w Konstytucji, czytacie w ustawach, że to nie radni, nie burmistrz, nie rada, nie starostwo, tylko wszyscy mieszkańcy danego obszaru stanowią wspólnotę samorządową. Samorząd to my, a nie jacyś oni. I dzisiaj o siebie musimy zawalczyć. Wiecie, kochani, że to nie jest jedyny problem, z którym się dzisiaj zmagamy. Idziemy w kampanię wyborczą. Więc dobrze by było, żebyśmy formułując nasze zobowiązania, nasze obietnice, mówiąc o naszych przekonaniach, też mieli na względzie dobro samorządów. Ludzie często mówią: a samorząd, no tak, ale samorząd to jest droga przy twoim domu, to jest jej oświetlenie. To jest dom kultury, do którego twoje dzieci chodzą na zajęcia. W pozalekcyjnej mogą się rozwijać. To tysiące wspaniałych akcji, ale to nasze życie przede wszystkim, które toczy się najbliżej nas. Jeżeli mówimy coś w kampanii wyborczej, która, wiecie, rządzi się swoimi prawami, ale no dobrze, niech się rządzi. Nie możemy jednak przekraczać pewnych granic. Co może dzisiaj czuć wójt czy burmistrz jakiegoś miasta, nie wiem, w Podkarpackim, Świętokrzyskim czy w innych rejonach kraju, który słyszy o wspaniałej obietnicy dwóch darmowych odcinków autostrad pomiędzy Koninem a Strykowem i między Wrocławiem a Gliwicami, na które trzeba będzie wydać miliardy złotych. Podczas kiedy u niego w gminie setki ludzi nie mają czym dojechać do lekarza, do szkoły,
do pracy, załatwić swoich podstawowych potrzeb. Budżet państwa nie jest z gumy. Na coś wystarczy pieniędzy, na coś ich nie wystarczy. Ale kolejna rzecz. Pójście dalej, czy chodzenie dalej w proponowaniu kolejnych kwot wolnych od podatku, bez zająknięcia się słowem o rekompensacie, którą mogłyby, czy powinny w takiej sytuacji otrzymać samorządy. Czyli co, znowu wydrenujemy jeszcze więcej pieniędzy z tych, którzy dzisiaj ich już nie mają? Po to, żeby później powiedzieć, no ale inaczej nie da się wygrać z PiS-em? A co później zrobimy, kiedy z tym PiS-em wygramy? Połkniemy własny język? I powiemy, że to tylko była kampania wyborcza, że to jednak zrobimy inaczej? Kochani, musimy już dzisiaj być odpowiedzialni za tych, o których głos chcemy się ubiegać. Jeżeli dzisiaj chcesz zwiększać kwotę wolną, to powiedz, jak będziesz kompensował to samorządom. Bo jeżeli nie będziesz kompensował tego samorządom, to robisz dokładnie to, co robiono przez ostatnie lata. Rozdając podatkowe prezenty. Rozdając podatkowe prezenty, ale kosztem lokalnych wspólnot, jednostek samorządu terytorialnego. No przecież to jest proste. Każdemu to trzeba powtarzać. Jeżeli samorządy pi razy drzwi mają połowę udziału w PIT-cie, to jeżeli ileś osób przestaje ten PIT płacić, to samorządy mają mniej pieniędzy, a nie więcej. To jest proste. W związku z powyższym zgaszą latarnie. W związku z powyższym zamkną dom kultury. W związku z powyższym zamkną połączenia autobusowe. To jest solidarność społeczna? Nie można wylewać dziecka z kąpielą i próbując naprawić jedną rzecz, którą być może trzeba naprawić, psuć drugą. Odpowiedzialna polityka, trzecia droga w polityce, nowa polityka to branie odpowiedzialności za swoje słowa i widzenie całej rzeczywistości, jaka ona jest, ze wszystkimi jej elementami, a nie tylko w tym, co zmieści się w kilkuset znakach na Twitterze albo na przedwyborczym billboardzie. O tę wrażliwość apelujemy, tej wrażliwości sami będziemy przykładem i będziemy mówić jasno to, co ja mówiłem w kampanii prezydenckiej, a później to, co mówiliśmy jako Ruch Polska 2050 przez miesiące i lata. Nie będzie, jeżeli my będziemy mieli w tym udział, myślę, że podobne jest stanowisko naszego koalicjanta, nie będziemy mieli nie będzie naszego udziału w żadnym dokładaniu zadań samorządom bez wysyłania za tym pieniędzy, które umożliwią realizację tych dział. Nie będzie żadnego ograniczania dochodów własnych, dochodów z podatków samorządów poprzez różnego rodzaju akcje na szczeblu centralnym ogólnopolskim bez kompensacji, bez kompensaty, która w tym momencie do samorządów powinna płynąć. Tylko tak będzie uczciwie, bo inaczej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której to pierwsze piętro naszego budynku, władza centralna, doprowadza do sytuacji, w której parter będący najbliżej nas, samorząd, te wszystkie rzeczy, które dzieją się najbliżej nas, będzie się zapadał, rozpadał. Ten balkon, z którego będą nas pozdrawiać centralni politycy, zawiśnie w końcu w powietrzu, a później razem z tym wszystkim się zawali. Bo Polska bez tego piętra, bez tego parteru, fundamentu, którym jest dzisiaj samorząd, będzie show posłów, ministrów i prezydentów, ale to ten show nie będzie trwał długo. To się zacznie walić, bo bez fundamentu, jakim jest samorząd, nie ma Polski. Jego może nie być bez połowy tego rządu. Ona będzie bez połowy tego rządu. Ona będzie bez mnóstwa różnych innych urzędników, ale jej nie będzie bez wójta, burmistrza, pracujących na miejscu radnych. Dzisiaj ten porządek trzeba znowu odwrócić. Ile razy można powtarzać o zasadzie pomocniczości? Pomocniczości, to znaczy, że państwo ma pomocniczą rolę w stosunku do wspólnot lokalnych, a nie nadrzędną, a nie rolę monarchy. Na górze załatwiamy tylko to, czego nie da się załatwić na dole. To jest zasada pomocniczości. To dół jest tym, co jest najważniejsze. Fundament.
słuchajcie, wiemy jak jest. Nie ma sensu mnożyć tych słów. Wiemy jak jest. Jest źle. Jest bardzo źle. Jeżeli PiS, najgorszy koszmar, jaki można sobie wyobrazić, wygra trzecią kadencję, to będzie jeszcze gorzej. Bo to nie tylko wrócą urzędy powiatowe i skasuje się całkowicie samorząd, zrobi się administrację centralnie mianowaną do naczelnika gminy włącznie, tak jak było w ulubionych czasach premiera, prezesa Jarosława, czy też innych mu podobnych. Oni po prostu kalkują jeden do jednego to, co było, to, co pamiętają. Tak było, komu to przeszkadzało. Tylko, że teraz oni to będą robić, co wtedy robili komuniści. Nie może tak być. Natomiast dzisiaj są dwie najważniejsze rzeczy, które muszą się stać, jeżeli to ma się zmienić. Kochani, po pierwsze, samorządowcy muszą zaangażować się w to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Po tej czy po innej stronie demokratycznej opozycji. Ale jeżeli nie zaangażują się, jeżeli naprawdę teraz wszyscy nie staniemy do tej walki, nie zmobilizujemy się, nie powiemy sobie nie, to jest nasza sprawa. Nie, my musimy dzisiaj zabrać głos. W imieniu tych wszystkich, którzy nas wybrali, którzy powierzyli swój los w nasze ręce. Jeżeli ta mobilizacja nastąpi, to wygramy. Bo was są w Polsce tysiące tych, którzy słyszą ludzi, którzy ich znają, którzy znają ich adresy, wiedzą jak do nich dotrzeć, którzy żyją najbliżej nich. Tej mobilizacji bardzo dziś potrzebujemy. Ta mobilizacja jest najważniejsza. Ale jeżeli chcemy, żeby ta mobilizacja nie była przeciwko czemuś czy komuś, bo tylko wtedy będzie zapraszała tych, którzy dzisiaj są niezdecydowani i którzy mają dość wojny Polski w Polsce, którzy mają dość dwóch Polsk, które okładają się od 20 lat po łbach. Jeżeli ta rewolucja, ta mobilizacja ma zapraszać, ona musi być ku czemuś, a nie tylko przeciwko czemuś. Ona musi być nośnikiem nadziei, pogody, spokoju, uśmiechu, a nie tylko ciśnienia, walki, złości, agresji, zemsty. Tylko w ten sposób my, trzecia droga, zaprosimy na ten pokład demokracji tych, którzy dzisiaj stoją obok, a którzy dzisiaj dla nas są najważniejszym punktem odniesienia. My, trzecia droga, nie walczymy o elektorat Platformy Obywatelskiej. Nie walczymy o elektorat Lewicy. Nie walczymy o elektorat innych demokratycznych ugrupowań. I tak naprawdę nie walczymy też o elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Choć bardzo byśmy chcieli, żeby wielu z tych ludzi rzeczywiście uzyskało dostęp do dobrej informacji i zmieniło zdanie. Dzisiaj celem trzeciej drogi jest 40% tych, którzy nie pójdą na najbliższe wybory. Miliony Polaków żyjących obok nas. Naszym celem jest przekonanie tych, którzy dzisiaj mówią, a w sondażach mamy ich znowu miliony. Nie wiem, na kogo zagłosuję. Nie znajduję dla siebie odpowiedzi. To w nich jest nasza siła. A to wy możecie do nich dotrzeć. Bardzo proszę, żebyście docierali do nich z bardzo konkretnym przesłaniem. Z bardzo konkretnym pomysłem. Może być lepiej. Będzie lepiej. Wasza gmina będzie wyglądała inaczej. Wasze miasto będzie wyglądało inaczej. Tylko dajmy sobie narzędzia do tego, żeby tak było. Polska 2050, nasi samorządowcy, Maciek Żywno, ale też i nasi eksperci, przygotowaliśmy ten fragment samorządowego programu Polski 2050 w ramach tego całego naszego projektu Polska na szóstkę. Powiem o kilku punktach krótko, jak my sobie tę wizję, jaką wizję mamy, jaką chcielibyśmy, żebyście ponieśli waszym kolegom, koleżankom, samorządowcom. Na czym budujemy te nadzieje? Na jakich rozwiązaniach? Na jakich pomysłach? Ja wierzę, że pomysły trzeba mieć, że wizje trzeba mieć, bo one pociągają ludzi, bo one pokazują, że wiemy, po co my idziemy, a nie, że idziemy po stołki, że my naprawdę chcemy zmiany. Jakiej zmiany chcemy? Po pierwsze, chcemy, żeby samorząd był nowoczesny. Co to znaczy nowoczesny? To znaczy tak przyjazny i tak łatwy w obsłudze dzięki nowoczesnym narzędziom, których dostarcza współczesny świat, jak to tylko możliwe. Wszystko, co da się załatwić online w samorządzie, powinno być możliwe do załatwienia online. I mało tego, to powinno być tak ustawione naszym zdaniem,
że to nie obywatel ma się martwić, do jakiego okienka wrzucić jaką korespondencję. Tylko idzie do gminy i to gmina, najniższy szczebel, decyduje za niego dalej, jaki bieg nadać jego pismu. Czy to jest do gminna sprawa, czy to jest sprawa do starostwa, czy to jest sprawa do rządu albo do marszałka? Obywatel nie musi tego wiedzieć. A żyjemy często w chaosie takim, w której, nie wiem, szkody wyrządzone przez łosie zgłasza się do RDOŚ-u, a szkody wyrządzone przez dziki do innych instytucji. I co teraz obywatel ma spędzić 2 dni w internecie i sprawdzać sobie, gdzie on ma co wysłać, a później mu będą odsyłać w terminach urzędowych? To ma być przyjazne miejsce. Miejsce, które ułatwia życie, a nie utrudnia. Zaprasza do tego, żeby rozwiązywać swoje sprawy w nowoczesny sposób. Chcemy ucyfrowić samorząd. Za tym muszą iść środki. Chcemy, żeby był miejscem stosowania takich narzędzi, w których obywatel będzie tylko zostawiał swoją sprawę, a ona dalej będzie przekazywana przez kolejne szczeble samorządu czy w kolejne miejsca samorządu, instytucji samorządowych i one już się będą kontaktowały z obywatelem, bo skoro możemy to mieć w sieciach komórkowych, w sklepach, z których korzystamy, w firmach, w których pracujemy, to dlaczego nie mielibyśmy tego mieć w samorządach, w naszych gminach, w naszych starostwach? To jest do zrobienia. Tylko państwo musi samorządy w tym wesprzeć. Druga rzecz. Możecie powiedzieć błaha, a ja uważam, że dziś fundamentalnie ważne. Animator społeczny w każdej gminie. Ktoś, kto będzie dbał o to, żeby w sprofesjonalizowany sposób, żeby społeczność lokalna odnawiała w sobie wspólnotę. Nie tylko przez taki czy inny event sympatyczny, w którym jesteśmy, ale on będzie słuchał, czy będzie słuchała tego, co jest dzisiaj problemem danej społeczności. A może trzeba zaproponować jakieś warsztaty, kompetencje podnieść ludziom, otworzyć ich na jakiś problem, stworzyć wspólne działanie. To dzisiaj jest często dobra wola wolontariuszy, urzędników po godzinach, czasem ktoś w urzędzie gminy czy miasta coś fajnego wymyśli, ale musi być od tego etatowa osoba, której to będzie podstawowa odpowiedzialność. Wymyślanie takich rzeczy, badanie, może zamówienie badań i zobaczenie na szczeblu lokalnym, jaki problem za chwilę może u nas wybuchnąć. Słuchajcie, to aktywizowanie, to spajanie społeczności lokalnej, to przepraszam, to jest moja obsesja, ale dzisiaj trzeba o tym mówić bardzo, bardzo twardo. To jest bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. To jest bezpieczeństwo państwa. My dzisiaj mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. I mamy takich ludzi w Polsce, którzy uważają, że podstawą naszej doktryny obronnej powinna być obrona fizycznego terytorium Rzeczpospolitej, bo wjadą do nas czołgami, bo zaatakują nas bagnetami czy w jakiś inny jeszcze sposób. Może tak będzie. Musimy być na to gotowi. Natomiast najważniejszym i najtańszym środkiem rozwalenia nas w drobny mak jest rozwalenie naszej wspólnoty. Jest to rozbicie więzi, które między nami są. Na każdym szczeblu. Na centralnym to się niestety już udaje. Zobaczcie te dwie Polski popękane w pół. Zobaczcie te fanatyczne grupy walczące ze sobą na Twitterze czy w innych miejscach o święte wartości, o najpiękniejsze sprawy. Tam już się to niestety udało, ale nie może udać się w mieście. Nie może udać się w gminie. Nie może się tam, tam nie możemy się podzielić. Prosty przykład. Będzie się zwiększała presja migracyjna na granicę Rzeczpospolitej. Nie będzie się zmniejszała, tylko zwiększała. Taki jest świat. I zobaczcie, jak wielką rolę może mieć w tej sytuacji ktoś, kto kiedy wreszcie będzie rząd, który zrobi porządną politykę migracyjną na szczeblu gminy, na szczeblu miasta, będzie organizował w tej sprawie lokalną społeczność. Będzie pokazywał, czego należy się bać, a czego bać się nie należy. Zorganizuje warsztaty, zorganizuje spotkanie, w którym poznamy nawzajem swoją kuchnię, poznamy nawzajem swoje zwyczaje, ale nauczymy się też tego, na co trzeba uważać i gdzie są nasze granice i jak je komunikować w asertywny, cywilizowany, humanitarny sposób. To są rzeczy, za które ktoś musi odpowiadać. Dlatego w każdej gminie animator społeczny to kolejny element naszego programu. Wspomniałem o pieniądzach. My Polacy jesteśmy w stanie mnóstwo rzeczy zrobić siłą woli, energią i zapałem.
No ale sami dobrze wiecie, że dochodzi do takiego momentu, gdzie po prostu trzeba kupić rzeczy, usługi, rzeczy. Nie da się pojechać dalej, nie da się zrobić super skali, jeżeli nie kupisz najprostszych, nie wiem, narzędzi informatycznych, rzeczy, usług. Dlatego chcemy zwiększyć niezależność finansową samorządów. Mówimy i będziemy powtarzać. Samorządy powinny mieć większy udział w PIT-cie. Samorządy być może powinny współdecydować o stawkach podatków na swoim terenie. Samorządy powinny, to rewolucja, mieć udział w VAT-cie. My proponujemy go na poziomie 3%. Samorządy powinny mieć, i to trzeba też zrewolucjonizować, możliwość udziału w podatkach płaconych przez firmy, których oddziały są na ich terenie. A nie tylko, że płacimy podatki, bo centrala zarejestrowana jest, nie wiem, w wielkiej sieci sklepów w pewnym mieście na zachodzie Polski, a drugie jeszcze w jakimś innym. Nie, tu się odbywa ta praca. Tu się zużywa glebę, tu się zużywa powietrze, tu się zużywa wodę, tu są ludzie, którzy są w to zaangażowani. Podatek powinien być tu. Przecież to rozsądne. Ten mechanizm sprawi, że samorządy jeszcze w większym stopniu zrozumieją, będą chciały przyciągać inwestycje, bo będą miały z tego konkretny zysk. W postaci podatków, które będą wpływały do ich kasy. To będzie dodatkowy mechanizm motywujący. Nietykalność subwencji oświatowej. Kolejna rzecz. To powinno być wypisywane na wszystkich sztandarach, które mamy do dyspozycji. Wiecie doskonale, jak rząd robi, już nie powiem, w co polskie samorządy na subwencji oświatowej od ilu miesięcy. I to wiecie, jednostki samorządu, samorządy. On przecież nasze dzieci w ten sposób traktuje. Nauczycieli naszych dzieci. Możliwości, potencjały, które są w naszych dzieciach. Nie może być na to zgody. Subwencja oświatowa nie może spadać z roku na rok, jak spada. Ona musi być na zapisanym poziomie i ona musi pokrywać to, na co z samorządem było umówione. Samorząd przecież i tak partycypuje w kosztach oświaty. Nie może być tak, że rząd teraz zabiera tę swoją część, bo mówi, że ma pilniejsze wydatki. Bo na przykład musi podarować nam 9,90 między Strykowem a Koninem albo wykonać inne, bardziej, czy już 10,26, czy inne jeszcze bardziej dramatyczne rzeczy. Tak, to jest właśnie, przepraszam za dygresję, ale mówiłem o tym przedwczoraj chyba w Międzyrzeczu. 9,90 między Strykowem a Koninem to potrafią, czy tam 10,26, a 96 zł na prywatnej autostradzie między Koninem a Świeckiem, to jakoś ich nie boli, tak? I Kaczyński wychodzi i mówi, ale ja to zrobię. To zrób, miałeś 8 lat. Kolejny punkt, zdrowie, transport publiczny blisko ludzi. Nie będę się nad tym rozwodził. Wiecie dobrze, że chcemy usamorządowić, zbliżyć do ludzi ochronę zdrowia w Polsce. Na każdym jej szczeblu. Od profilaktyki aż po szpitale jednodniowe, a na wyższych szczeblach samorządu również te specjalistyczne. Transport publiczny to jest problem, bez którego nie będzie w Polsce ani dzieci, ani rozwoju, ani szkolnictwa. Nic nie będzie. Musimy odejść wreszcie, a samorządy są wspaniałym wehikułem do tego, żeby rozwijać nowe środki transportu, elektromobilność na swoim terenie, wspierać ludzi w tym, żeby paradygmatem, marzeniem Polaka nie był sprowadzany z Niemiec diesel. Nie może tak być. My na to nie zasługujemy. My zasługujemy na to, żeby jeździć czystym, tanim, punktualnym transportem tam, gdzie chcemy. We wspomnianym Międzyrzeczu miałem spotkanie wieczorem. Przedwczoraj. Miejscowość Żółwin, 6 kilometrów od tegoż Międzyrzecza. Jak ktoś przyszedł na moje spotkanie o 17, transportem publicznym mógł wrócić do domu już koło 8 rano. Tak? Bo są dwa autobusy, podychę, które od Żółwina do Międzyrzecza jeżdżą. No, 6 kilometrów niby można przejść, ale co, my jesteśmy w epoce dzieł Rejmonta czy Konopnickiej, że musimy na piechotę chodzić do pracy, czy dzieci do szkoły zimą czy latem? Ludzie, gdzie my jesteśmy? To jest XXI wiek. Lata 20 tegoż wieku. To trzeba zmienić i to trzeba natychmiast ludziom dać, bo im się to należy. Odpolitycznienie finansowania samorządów, wspominałem już o tym i chyba nie ma powodów, żeby to specjalnie rozwijać, korupcjogenne mechanizmy.
zaszyte w takich funduszach jak Fundusz Dróg Samorządowych, Inwestycji Lokalnych, czapkowanie, to musi natychmiast, to muszą być jasne kryteria. Przejrzyste, czytelne, otwarte. To musi być oczywiste dla każdego, dlaczego gmina nie dostała pieniędzy. Bo widział online całą procedurę, że burmistrz się nie spisał, że wójt się nie spisał, że radni dali ciała, albo że przeciwnie, odnieśli wielki sukces. I trzeba ich za to nagrodzić w następnych wyborach. Bo umieją, bo potrafią, bo dali radę, bo oni dostali, a ktoś inny nie dostał, bo byli najlepsi. To wreszcie ta profesjonalizacja samorządu nie wyrośnie w tym otoczeniu klientelizmu, który dzisiaj, bo będzie to promowanie miernot. Takich, którzy jak zadzwonią z Nowogrodzkiej, to wszystko zrobią, co trzeba. Ostatnie rzeczy. Wsparcie samorządów, spięcie ich z tą energią, którą dają organizacje pozarządowe, wszelkie. Koła gospodyń wiejskich, fundacje, stowarzyszenia, te wszystkie fajne ruchy, które spotykamy przecież na swojej drodze i które są taką emanacją, że przecież ci ludzie nie muszą takiego myślenia, prawda? Oni nie muszą. Im się chce chcieć. I to jest najpiękniejsze. Nie będzie bez tego Rzeczpospolitej, jeśli nam się nie będzie chciało chcieć. To trzeba wspierać. To trzeba wspierać finansowo i na to samorządy muszą mieć pieniądze. To trzeba wspierać kompetencyjnie, organizacyjnie. Wiemy, jak to zrobić. Wiemy, jakie mechanizmy stworzyć, żeby gminy, miasta stały się w jeszcze większym zakresie powiaty domem dla chcących działać obywateli. Ostatnia rzecz, bez której nie będzie tego wszystkiego, bo ktoś to musi zrobić. Godne wynagrodzenie pracowników sfery samorządowej. Uporządkowanie ich statusu. To muszą być urzędnicy służby cywilnej. Trzeba im dać związane z tym prawa, ale też nałożyć na nich obowiązki. Trzeba im po latach mrożenia pensji, a teraz proponowania pensji, podwyżek pensji w wysokości połowy inflacji, trzeba im zapewnić godne podwyżki. I znowu ktoś powie, rozdawnictwo społeczne. Proponują 20 miliardów na podwyżki, no bo to powinny być konkretne podwyżki, ponad 20%, jeżeli one rzeczywiście miałyby zatrzymać tych ludzi i pomóc im otworzyć nowe kompetencje i dać im poczucie bezpieczeństwa, że państwo za nimi stoi, że ich wspiera. To jest inwestycja, a nie rozdawnictwo. To jest inwestycja w sprawnie działające, bezpieczne, profesjonalne państwo, które każdemu z nas się opłaci, bo wydamy dużo mniej, jeżeli będziemy obsługiwani przez państwo, które szanuje swoich pracowników. Państwo nie może być najgorszym pracodawcą w tym kraju, a niestety bardzo często nie jest. Kochani, nie będę was więcej zamęczał, bo musi wam wystarczyć sił do tego, żebyśmy po wyjściu z tej wspaniałej sali ruszyli do roboty, ruszyli z entuzjazmem, ruszyli z nadzieją, ruszyli z przekonaniem, że wiemy, o co walczymy i co chcemy dzisiaj ludziom zanieść. Mamy do wyborów 20 tygodni, od tego weekendu licząc. To jest tak strasznie mało czasu. Żaden z tych tygodni nie może zostać zmarnowany, bo za tydzień będzie ich 19. A później 18 i 17 i ten zegar się nie zatrzyma. Dzisiaj to, co jesteśmy w stanie ludziom dać i to jest naszym najważniejszym przesłaniem i towarem, to nadzieja, to siła, ale spokojna siła. Spokojna pewność, że wiemy, gdzie stoimy, wiemy, czego chcemy, wiemy, kim jesteśmy, bo sprawdziliśmy to w boju, koledzy i koleżanki z PSL-u przez ponad 120 lat. Ich urodziny będziemy świętować za tydzień, też na nich będę. Ale my przez te 3 lata też swoje, jeżeli chodzi o testowanie swojej tożsamości w różnych pralkach, które nam fundowano, przeżyliśmy. Wiemy, gdzie stoimy, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, czego chcemy dla Polski. Z podniesionym czołem, ze spokojną stanowczością, z pogodną wolnością, którą niesiemy w sobie, musimy teraz ruszyć tu, na Mazowszu, ale też i we wszystkich polskich województwach, wszędzie, tak, żebyśmy ten jeden sondaż, który nas interesuje i który obchodzi nas najbardziej, żaden inny nie ma dla nas znaczenia, zapewniam was, i od tej pory mieć nie będzie. To jest sondaż, exit poll,
po wynikach, po wyborach z 15 października tego roku. To jest jedyny sondaż, który dziś musimy mieć w głowie. Na niego pracować, wokół niego budować całą narrację, że ten sondaż sprawi, że skoczymy do góry z radości. Że rzucimy się sobie na szyję i powiemy, udało się, zrobiliśmy to. To było niemożliwe. Niemożliwe. Ale każdy z was i każda z was, którzy tu siedzicie, pokazaliście już setki razy, że niemożliwe jest możliwe. Że niemożliwe to jest dla tych innych. Dla nas wszystko jest możliwe. Jeżeli tylko uwierzycie w to, że tak właśnie jest. Nie straćcie proszę przez ten czas do wyborów, bo pewnie już nie będziemy się widzieć w formule forum samorządowego, wiary, nadziei i tej spokojnej siły, którą widzę dzisiaj w waszych twarzach. Tego przekonania, że najlepsze znowu jest przed nami, a nie za nami w historii naszej ukochanej Rzeczpospolitej. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Droga jasno wytyczona. Dziękujemy bardzo. Wiemy, co robić i wiemy, jak robić. Bis! Słuchajcie, no... Kogo ja teraz mam pozdrowić i od kogo, prawda? Kolega wicemarszałek był w lepszej tutaj, można powiedzieć, retorycznie sytuacji, więc ja tylko chciałem powiedzieć od siebie spektakularne prowadzenie. Jesteście naprawdę niezwykli, wspaniali. Maciek Żywno, Ania Radwan, jedyni i niepowtarzalni. Praca w duecie, jak ja się teraz znowu przekonuję, miałem do czynienia z pracą w duecie, jak wiecie, przez kilkanaście lat mojego życia zawodowego, a teraz znowu pracuję w duecie, notabene z człowiekiem, który na drugie imię ma Marcin. Nic nie ginie, przypadków w przyrodzie nie ma. Praca w duecie, też wysoki, wyższy ode mnie o 2 centymetry. Będziemy nad tym pracować i też jasno pokazywać, że tutaj różnic nie ma. Natomiast praca w duecie, również w koalicji, którą teraz zaczęliśmy, w tym politycznym duecie, to wyzwanie. Ale dzisiaj też widzimy po tym wszystkim, co już razem udało nam się osiągnąć i co jeszcze możemy zrobić, że przydarzyła nam się wspaniała przygoda. Że to partnerstwo może naprawdę zbudować kawał fajnej drogi do nowej Polski. Dlatego jeszcze raz pozdrawiałeś, Piotrze, od Jarosława i od prezesa. Ja ciebie jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie pozdrowić w naszym imieniu całego ruchu Polska 2050, ale też prosić, żebyś przekazał pozdrowienia i Władkowi, i Jarkowi, i wszystkim, którzy nam dobrze życzą i z którymi razem idziemy tą drogą. Słuchajcie, razem jesteśmy w stanie naprawdę zrobić w tym roku poważne zamieszanie i mnóstwo dobrych rzeczy. Różnimy się, zawsze będziemy się różnić, ale robotę do zrobienia mamy wspólną. Tak jak Marcin i Ania, tak jak ja i różni Marcinowie, Maciek i Ania, Marcinowie, wszystko się zgadza, różni Marcinowie, których spotykałem w moim życiu. Jakoś dobrze mi się z nimi na razie układa. Dziękujemy bardzo. Maćku. Tak, jak pamiętacie, na początku mówiłem, że mam na nazwisko Żywno i robię, co się Żywnie podoba. Ania ma dzisiaj pilnować, żeby tak nie było. Ale mimo tego elastyczność naszych spotkań powoduje, że będziemy przyspieszać naszą pracę dnia dzisiejszego. Przed nami, krótko mówiąc, będzie debata, na której mucha nie siada. Co oznacza... że będzie musiał ją poprowadzić Boski Koboski, którego serdecznie zapraszam do nas. Michale, zapraszam, a zaraz w drodze idąc chciałem powiedzieć, że zaraz po debacie samorządowcy Polski 2050 tutaj na obecnej tablicy będą mogli złożyć podpis takiej deklaracji naszej jako samorządowców wsparcia w wyborach parlamentarnych Trzeciej Drogi i Polski 2050. A teraz przechodzimy do mocnej debaty,
bo rzadkiej dla samorządowców w dyskusji, a jednak niebywale ważnej, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, dlaczego samorządowcy powinni się zaangażować w wybory parlamentarne. Michale, władza mikrofonu w twoje dłonie. Bardzo dziękuję. Boska Ania, boski Maciek, dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, ja zrozumiałem, że mamy mniej czasu niż jeszcze mniej niż mieliśmy, prawda? Dasz radę. Dobrze. Zapraszam na scenę. Burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski. Zapraszam. Jeszcze raz przywitajmy. Bartek Romowicz, Ustrzyki Dolne. Zapraszamy, Bartku, do nas. I nasze gwiazdy specjalne z pierwszego rzędu. Joanna Mucha. Piotr Zgorzelski. Zapraszam. Bardzo proszę. Nie, Mucha siada i wszystkich panów też o to poproszę. Ja siadam, jest stabilnie, słuchajcie, na tej scenie. Można zacząć od czynności w naszym ruchu absolutnie krytycznej, czyli sprawdzenie, czy butelki się odkręcają na tej scenie, ale wydaje mi się, Joanno, gdybyś zechciała, maszyna losująca, Joanna Mucha. Uwaga, kubki się pojawiły na scenie. Dobrze, wszystko działa. Słuchajcie, pytanie, które się pojawia w tytule naszej debaty, to znaczy w jaki sposób samorządowcy, czy dlaczego samorządowcy powinni się zaangażować w kampanię parlamentarną przed wyborami parlamentarnymi. To wbrew pozorom to nie jest oczywista oczywistość, dlatego że, tak jak powiedział Szymon, mamy 20 tygodni mniej więcej do wyborów. Jeżeli wierzyć w to, a chyba mamy wszyscy podstawę wierzyć w to, że to będzie 15 października, no to jest 148 dni, zaledwie 148 dni od teraz. To już taki, jeżeli ktoś do tej pory nie miał dzwonka alarmowego i światełka alarmowego w głowie, to naprawdę jest już ten ostatni dzwonek i ostatnie światełko do pełnej mobilizacji, do ciężkiej pracy, do takiego poczucia i zrozumienia, że to są wybory. Nie chcę powiedzieć naszego życia, bo wiele wyborów jest w naszym życiu, ale to są wybory decydujące dla nas, dla naszej ojczyzny, dla kierunku, w którym pojedziemy. I w tych wyborach, takie jest założenie tej debaty, samorządowcy mają do odegrania bardzo poważną, bardzo istotną, bardzo odpowiedzialną rolę. Ale jednak ja zadam to pytanie podstawowe, to znaczy czy i dlaczego samorządowcy powinni się w te wybory parlamentarne zaangażować. Bo wybory samorządowe, jak wiemy, mniej więcej za rok, tego czasu jest trochę więcej. Czasami słychać takie komentarze, no poczekamy, co będzie w wyborach parlamentarnych i wtedy w zależności od tego samorządowcy będą się uaktywniali na scenie politycznej. No ale jeszcze raz, czy i dlaczego samorządowcy powinni w całej Polsce angażować się w przygotowanie do tegorocznych wyborów parlamentarnych? Joanno. Przede wszystkim dlatego, że są cenni i nieocenieni. Każdy samorządowiec to jest osoba, która już przeszła przez swój test wyborczy i już uzyskała bardzo dużą grupę wyborców, którzy bardzo często przywiązują się do takiego samorządowca. W związku z tym samorządowcy po prostu pomogą wygrać. I to jest chyba ta najważniejsza rola samorządowców. To trzeba powiedzieć wprost, nie ukrywając, nie owijając w bawełnę. Po drugie dlatego, że jeśli samorządowcy uchylą się od tej roli i nie zdecydują się na to, żeby dołożyć swoją cegiełkę do wygranej, to może się tak niechcący zdarzyć, że PiS wygra trzecią kadencję. A jeśli PiS miałby wygrać trzecią kadencję, to samorządu w Polsce nie będzie. I wtedy samorządowcy wszyscy muszą naprawdę pogodzić się z tą prostą myślą, że po prostu kolejny wójt, kolejny burmistrz, kolejna burmistrzyni, prezydent, prezydentka zostaną z Warszawy przywiezieni w teczce. Tak jak o tym pan marszałek Zgorzelski mówił w swoim wystąpieniu. Więc samorząd po prostu zostanie zawinięty do roli, którą pełnił w PRL-u. To był taki quasi samorząd. Tutaj Szymon przed chwilą mówił, właśnie porównywał dzisiejszą Polskę do PRL-u. Ja bym rozwinęła tę myśl, bo ostatnio pomyśleliśmy sobie w grupie przyjaciół i znajomych, że to jest gorzej niż PRL.
właściwie w którąkolwiek stronę nie spojrzymy, ta sytuacja jest gorsza niż w PRL-u i idzie zdecydowanie w gorszą stronę. Dlaczego samorządowcy powinni się włączyć w wybory samorządowe? Dlatego, że samorządność to jest coś dramatycznie innego niż PiSo-rządność. PiSo-rządność polega na tym, że to PiS mówi samorządowi, co mu jest potrzebne, w co ten samorząd chce zainwestować pieniądze. Rząd centralny mówi, w jaki sposób ma zrealizować tę inwestycję. Rząd w Warszawie mówi o tym, który samorządowiec dostanie pieniądze, a który tych pieniędzy nie dostanie. Słuchajcie, moi drodzy, ja nie wiem, czy my sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego, że to już jest dramatyczne okrojenie tego, co o samorządności mówi nasza konstytucja. Bo konstytucja mówi o tym, że samorządność polega na tym, że to my decydujemy o tym, jaka inwestycja w jaki sposób zostanie zrealizowana, a nie ktoś, kto zdecyduje o tym, na co akurat w tym roku będą czeki podpisywane przez któregoś ministra albo przez któregoś premiera. To okrajanie samorządu z pieniędzy i okrajanie samorządu z decyzji, które podejmuje, to są te największe zarzuty, które ja dzisiaj stawiam władzy, która po prostu ten samorząd próbuje zamieść pod dywan i udawać, że taka instytucja jak samorząd w Polsce nie istnieje. Więc moi drodzy samorządowcy, jesteście nam potrzebni, jesteście nam dramatycznie potrzebni do tego, żeby wygrać te wybory. I ja jestem przekonana, że nasi samorządowcy, ci, których tutaj widzę na sali, zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc wygrać. Dziękuję. Dziękując jeszcze raz za możliwość spotkania, chciałem powiedzieć, że jesteśmy w nieco większym formacie, ponieważ wśród nas jest ludowiec, starosta Pułtuski Janek Zalewski. Witamy bardzo serdecznie. I Staszek Jastrzębski, który jest wieloletnim wójtem gminy Długosiodło, ale także wiceprzewodniczącym Związku Gmin Rzeczypospolitej. Odpowiadając na pytanie Michała, oczywiście tak. Pamiętam takie sytuacje, pewnie Jacek Kozłowski także potwierdzi, że jak było dobrze, to czasami słyszeliśmy od samorządowców, to nie nasze wybory, nasze dopiero za rok. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z kolegami samorządowcami, ja tę perspektywę mam taką wielowymiarową, ponieważ nie tylko byłem starostą płockim, ale pracowałem we wszystkich kategoriach samorządu. Także w parlamencie pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego. I dzisiaj już koledzy samorządowcy mówią, Piotrze, to jest tak naprawdę czwórskok. Cztery wybory pod rząd. I słusznie zwrócił uwagę na to Szymon Hołownia, że za 80 tygodni ten czwórskok po prostu będzie już realną walką o przyszłość Polski. Nie ma nieważnych wyborów, nie ma bardziej ważnych lub mniej ważnych. One wszystkie spięte są jedną klamrą. Jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli sobie odpuścimy, że te wybory to jeszcze nie moje, to następne już mogą nie być, kolego, także i twoje. Musimy to wiedzieć. Musimy mieć to poczucie odpowiedzialności, że idziemy bić się o Polskę naszych marzeń, o Polskę dla naszych dzieci i wnuków. Mówię to tym bardziej twardo, bo jestem 8-krotnym dziadkiem. Zawsze dostaję za to brawa, ale też mówię, przekażę te brawa i te gratulacje moim kochanym dwóm córkom. Zatem, szanowni państwo, ta metoda salami, o której mówiłem i którą wy najlepiej odczuwacie, będąc wójtami, burmistrzami, także marszałkami, polegała na tym, że z miesiąca na miesiąc centralna władza
oczywiście przy naszym sprzeciwie, oporze, odcinała kolejne kompetencje samorządom, zabierając je do centrali, uznając, że właśnie oni będą te usługi publiczne wypełniać lepiej niż samorządowcy. I ja mam bardzo naoczny przykład na to, do jakiej katastrofy ta sytuacja może doprowadzić. Szymon Hołownia wie, o czym ja mówię, ponieważ ja chcę powiedzieć o bezpieczeństwie na terenie Mazowsza Płockiego. Dokładnie za dwa dni będziemy obchodzili 13. rocznicę tragicznej powodzi, która wydarzyła się, o, wojewoda mazowiecki, wtedy Jacek Kozłowski, wielki bohater tamtych czasów, która wydarzyła się na naszym terenie. Ja wtedy byłem starostą płockim, kiedy w kilkanaście minut potężny żywioł zamienił w koszmar życie mieszkańców powiatu płockiego głównie, miejscowości Świniary, gminy Słubice, gminy Gombin. I wtedy współpraca samorządu i władzy centralnej na moich oczach była modelowa. W kamizelkach wojewoda Kozłowski, marszałek Struzik, starosta Zgorzelski jechali wzdłuż wałów i starali się z ekspertami, którzy pracowali w samorządzie województwa, oceniać sytuację i pomagać ludziom. To, co wtedy robił marszałek Struzik i wojewoda Kozłowski, ja jako młody samorządowiec, patrzyłem i podziwiałem właśnie na ten modelowy rodzaj współpracy wszystkich kategorii władz. Tymczasem, co się stało, jak PiS doszedł do władzy? Zabrano kompetencje zarządzania wodami i stworzono niewydolny moloch zwany Wodami Polskimi. Dzisiaj ta organizacja nie jest w stanie zrobić niczego. Od lat Wisła, Jacku, na terenie powiatu płockiego nie jest pogłębiana. I ja to mówię z gorzkim akcentem, ale powódź na tym terenie jest kwestią czasu, bo niepogłębiana rzeka, niemeliorowane wały, to wszystko powoduje, że zagrożenie dla ludzi jest potężne. Mówię to dlatego, żeby pokazać, jak centralizacja, odbieranie kompetencji samorządu wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa obywateli. I takich przykładów mógłbym podawać wiele. Dlatego zgadzając się z Asią, tu redaktor już kiwa, to będę zaraz podawał mikrofon dalej. Zgadzając się z Asią, cieszę się, że razem Polskie Stronnictwo Ludowe, które w swoim DNA ma ten samorząd, bo nasz przywódca ideowy Wincenty Witos, kiedy zostawał premierem, powiedział, że nie zrezygnuje z bycia także wójtem Wierzchosławic. I wy, których też podziwiam za to, powtórzę to jeszcze raz, w tak krótkiej swoim czasie uznaliście za stosowne trzeci raz pochylić się nad samorządem. To znaczy, że to jest dla was fundamentalne, bo wiecie, że tu zaczyna się Polska. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, aby nie tylko odebrać te rzeczy, które w ramach metody salami PiS zabrał samorządom, ale jeszcze, jak powiedział Szymon Hołownia w swoim świetnym wystąpieniu, pokazując na wiele rzeczy, które należy zrobić, powinniśmy to razem uczynić. Ja zacznę może tak nietypowo. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę wszyscy, jak tu siedzimy, że wszyscy wójtowie i burmistrzowie, którzy są na tej sali, w każdych wyborach zdobywają więcej głosów, jak wszyscy posłowie razem. Na nas zawsze głosuje więcej osób. Zwróćcie na to uwagę. Tu dużo zostało powiedziane o tym, że sprawy finansowe są ważne. Ale ja chcę poruszyć jeden aspekt. Kiedy Szymon z tej mównicy przedstawiał nasz program, to w głowie każdego wójta, burmistrza przewijała się konkretna ustawa. Kiedy Szymon mówił o VAT-cie, to ja myślałem, no 3%, no to jest jakieś 7 miliardów dla samorządów, podzielić na 2100 samorządów, średnio ile to może wyjść, tak? I każdy z nas po kolei, każdą z tą propozycji zmian już kodował na prawo. Na prawo w sensie pisane prawo, nie na prawo, broń Boże, nie na prawo, nie to prawo. I my jako samorządowcy, jeżeli dzisiaj byśmy dostali tutaj teczkę Beaty Szydło z 2015 roku, pamiętacie taką teczkę, że tu wszystko jest, tam może 14 to był rok, a 15, to jesteśmy w stanie te ustawy tak rozczytać, tak wykreślić, tak poprawić, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowa koalicja rządząca Polską jest w stanie wszystkie te złe przepisy zmienić. Bo my wiemy, jak zrobić.
Nas tylko trzeba posłuchać. Ja mam tylko 9 lat doświadczenia, a to jest 1/3 mojego życia, ale spotykamy samorządowców takich jak burmistrz Wyszkowa, który ma więcej życia w samorządzie pewnie niż poza samorządem, tak powiem, przypuszczam. I jego wiedza pewnie jest dwukrotnie większa jak moja. Tylko że ta partia, która rządzi, ona wszystko wie lepiej. Ostatnio byłem w studiu jednej ze słusznych telewizji, jedynej słusznej, i siedział naprzeciwko mnie szef komisji sejmowej, poseł Andrzej Szlachta. Ja teraz mam trochę bzika na punkcie żłobka, z wiadomych względów, tak jak i Szymon, jak Władek, mam małe dziecko, na razie jedno. I idąc do tego żłobka, też analizuję tą całą sytuację, jak to wszystko wygląda. I mówię temu panu posłowi, jak zrobić, żeby nie wydawać 25 miliardów, a sprawić, żeby rodzice dzieci do lat 3 z chęcią zdecydowali się na kolejne dziecko, albo ci, co są świeżo po ślubie, żeby się na to dziecko zdecydowali. Że te 300 zł, które dostaną, to tak naprawdę wystarczy zapłacić samorządom za żłobki, rodzicom za wkład własny do żłobka i do 3 roku życia rodzic się nie musi martwić, może wracać do pracy i przynosić produkt krajowy brutto. I wtedy skończyło się nagranie i poseł Szlachta do mnie mówi, no to dajcie to nam, tak? My to zrobimy. Ja mówię, proszę bardzo, www.romowicz.pl, tam jest taki artykuł, można wszystko znaleźć. Ale gdzie byli przez 8 lat, tak? I my, każdy z nas ma innego bzika w głowie. Ja mam na punkcie żłobków, Robert Maciaszek będzie miał na innym punkcie, Marcin będzie miał koniecznie na innym punkcie. Każdy z nas ma bzika na innym punkcie, bo to dotyczy jego gminy. Ale jeżeli my połączymy to swoje know-how, to tak naprawdę siadamy na jednej sali i zmieniamy 90% złych ustaw. I do tego są potrzebni właśnie samorządowcy w polityce. A druga rzecz. Samorząd najlepiej byłoby, gdyby był bezpartyjny. Ale niestety, jesteśmy w takiej rzeczywistości, że dzisiaj albo możemy się zgodzić, albo nie zgodzić, ale nie wchodząc w politykę, sami oddajmy pole gry. Ja zostałem burmistrzem w 2014 roku. Pamiętam rozmowę z ówczesną wojewodą, której mówię, pani wojewodo, pani daje najwięcej pieniędzy staroście z PiS-u. I to policzyłem. I ona mówi, bo ja tu nie jestem namiestnikiem rządu, ja tu mam dawać pieniądze na drogi dla wszystkich samorządów. Tą samą panią wojewodę spotykam w 2019 roku, już nie jest oczywiście wojewodą, i mówię tak, gościu, no i co? I widzisz, ona, a gdybym ja wiedziała? No, gdybyśmy wiedzieli, to pewnie byłoby inaczej, ale ja bym chciał i życzyłbym sobie, żebyśmy nigdy tak nie zrobili, jak robi PiS. Ja jestem z Ustrzyk Dolnych, część pewnie osób mnie zna, z programu rządowego, programu inwestycji lokalnych, najpierw potem z Polskiego Ładu, dostałem skromnie, tak powiem delikatnie. Ale są gminy na Podkarpaciu, które dostały 3-krotność swojego rocznego budżetu inwestycyjnego i nie przerabiają tych pieniędzy, bo po pierwsze brakuje im urzędników do ogłoszenia zamówień, do prowadzenia inwestycji i tak dalej, i te pieniądze już, no, nie wiem co z nimi robić, ale tylko i wyłącznie dlatego, że łaskawie rozwinęli dywan, kiedy szedł poseł Solidarnej Polski czy Suwerennej, to już teraz nie ma znaczenia, i kłaniał się nisko. I na koniec jedna rzecz. Samorządowcy dzielą się na dwie grupy. Z PiS-u i pozostali. Ale ci z PiS-u też się dzielą na dwie grupy. Ideowcy i koniunkturaliści. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przyjdzie ten dzień, kiedy wygramy te wybory, to ci koniunkturaliści będą do nas walić drzwiami i oknami. Bo przecież dobrze być z tymi rządzącymi. A ja zalecam, żeby wtedy zrobić rachunek sumienia i zapytać kolego, koleżanko, samorządowcu, a jak się zachowywałeś w stosunku do nas wtedy i wtedy? Żeśmy nie robili tak jak oni, ale pamiętali o tym. Żeśmy pamiętali, że niestety samorząd został upartyjniony i musimy zrobić wszystko, żeby ten samorząd odpartyjnić, ale nie robić, mieć zasadę TKM, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Dziękuję. Kilkanaście lat temu miasto Wyszków zostało poproszone przez Związek Miast Polskich o taką zorganizowanie takiej wizyty studyjnej samorządowców z Ukrainy. Oni byli zachwyceni polskim samorządem, chcieli tworzyć samorząd na Ukrainie na wzór Polski. Jeździli, zwiedzali ochotnicze straże pożarne, szkoły, przedszkola, nasze NGO-sy, byli po prostu zachwyceni. No i widzieli, że na wszystkich drogach są tabliczki, dofinansowanie unijne, na samochodach, na urządzeniach, na basenach i tak dalej, i tak dalej.
i byli po prostu zachwyceni, że jesteśmy w Unii, że możemy tak to wszystko organizować i opowiadali wtedy z żalem, jak wygląda ukraiński samorząd, quasi samorząd. No nie jechali, prawda, do Kijowa, stali w korytarzu u prezydenta państwa, jak ci, którzy mieli dobre notowania u prezydenta, zostali przyjęci. Ci, którzy należeli do partii aktualnie rządzącej, mogli być przyjęci drugiego, trzeciego dnia. To duże państwo, więc po prostu tam czekali i koczowali wręcz. Ci, którzy nie byli we właściwej opcji politycznej, nawet nie dostąpili zaszczytu rozmowy i wracali prawie z pustymi kieszeniami do swoich miejscowości. I wiecie, mam taką dzisiaj refleksję, że to nie Ukraina na wzór Polski, tylko Polska zaczęła budować samorząd na wzór ukraiński, bo dzisiaj do tego właściwie wracamy. To, o czym Bartosz powiedział, te podziały, tak? Gdzie są procedury, gdzie są punkty w tych konkursach rozmaitych, w których my startujemy, gdzie wreszcie się podziały możliwości odwołania się do sądu, tak jak kiedyś to było, tak? Dzisiaj nie znamy procedury, nie ma punktacji, dzisiaj jest po prostu ten dostaje, ten nie dostaje. Ten, co dostanie, ma stanąć z wydrukowanym wielkim czekiem do zdjęcia. To jest samorząd? Nie, to po prostu przestaje być samorządem. Moi drodzy, przecież największa liczba samorządowców w Polsce deklaruje bezpartyjność, nigdy się do tej pory nie angażowała politycznie tak naprawdę. Bo oni chcieli jak najlepiej dla swoich miejscowości współpracować z marszałkiem, współpracować z wojewodą, współpracować z ministrami, często różnych opcji. Ja sam chyba z 8 wojewodami współpracowałem, z Jackiem Kozłowskim najlepiej mi się współpracowało, chociaż nie należałem do żadnej partii politycznej, ale Jacek ogarniał wszystkich samorządowców od lewa do prawa. Natomiast samorząd też to jest instytucja, która nie zmieni, cieszy się bardzo dużym poparciem społecznym, to pokazują wszystkie badania. Ale dzisiaj doszliśmy do takiego czasu, że już nie można być neutralnym, bo sam PiS nie pozwala być neutralny, bo on pokazuje, albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko. Nie możesz być, musisz się opowiedzieć. W związku z tym jest taki czas, że trzeba się opowiedzieć. Opowiedzieć po demokratycznej stronie sceny politycznej. Powiedzieć nie, dość, musimy wrócić do normalności, bo my nie chcemy zmienić jednej ekipy, która daje swoim na drugą ekipę, która będzie dawała wtedy nam. Nie, dajmy tym najlepszym. Dajmy jak najlepiej. Dajmy sprawiedliwie, transparentnie. I do tego po prostu, do tego musimy wrócić. A nie wrócimy do tego bez zaangażowania politycznego, bez zaangażowania w wybory parlamentarne. I to jest taki moment, kiedy samorządowcy po prostu muszą powiedzieć dość. My angażujemy się w wybory parlamentarne. My już nie jesteśmy neutralni. My jesteśmy prodemokratyczni i my nie chcemy jakichś dziwnych układów i pieniędzy po uważaniu. My chcemy w końcu, żeby było normalnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę pierwszą rundę. Zdążymy jeszcze drugą, prawda? Jeśli prowadzący tym razem życzliwie odpowiedzieli na tę prośbę. Drodzy, powiedzieliśmy sobie i wydaje mi się, że to zabrzmiało bardzo dobitnie, że samorządowcy absolutnie powinni zaangażować się w kampanię parlamentarną. Teraz jest jakby logiczne jest pytanie drugie. W jaki sposób się zaangażować? Bo tak no mówiąc trochę poważnie, a trochę niepoważnie, no wszyscy do parlamentu nie pójdziecie. Po pierwsze, liczba miejsc jest ograniczona. Po drugie, świetnie się sprawdzacie tam, gdzie jesteście w tej chwili i to co robicie. Po trzecie, no, prawda jest też taka, że nie wszyscy samorządowcy, jak już trafiają do polskiego parlamentu, to czują się tam tak dobrze, jak czuli się w swoich poprzednich miejscach pracy, bo to jest inna rzeczywistość, także inna rzeczywistość polityczna. Dlatego teraz w tej drugiej turze, tej drugiej rundzie chcę was zapytać, w jaki sposób waszym zdaniem samorządowcy mogą, jak powinni się zaangażować w tę kampanię, co powinni zrobić z największym przekonaniem, z największym właśnie zaangażowaniem osobistym. Joanna. Jeśli się nie będziemy ruszać jak muchy w smole, to pewnie zdążymy. Moi drodzy, jeśli my cały czas mówimy o tym, że to są najważniejsze wybory po 89 roku, a przecież to pada wielokrotnie, zresztą to nie są pierwsze wybory, o których tak mówimy, to oznacza, że tak naprawdę wszystkie zasoby, wszystkie możliwości powinny zostać postawione do tych wyborów na baczność. Dlatego uważam, że wszyscy samorządowcy, którzy mogą osiągnąć dobre wyniki wyborcze, powinni w tych wyborach wystartować. Oczywiście wszyscy się na listach nie zmieścimy, ale powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ci, którzy naprawdę mogą dodać do tej listy największą liczbę głosów, żeby rzeczywiście wystartowali.
Ja mam czasami taką brzydką umiejętność, że pomijam rzeczy najważniejsze, bo wydają mi się oczywiste, więc wrócę do tego, o czym mówiłam, że ci samorządowcy, którzy uzyskują najlepsze wyniki na liście, to są ci, których najbardziej potrzebujemy. Ale przecież oni nie uzyskują najlepszych wyników na liście tak przez przypadek. Oni są w stanie zrozumieć swoich mieszkańców, są w stanie zaoferować, zaadresować ich potrzeby i rzeczywiście wykazać się tym, że będą w stanie, czy też byli w stanie, jeśli to jest kolejna kadencja, rzeczywiście sprostać tym potrzebom. I to jest najważniejsze. Tutaj mówiliście przed chwilą o tym, że jeśli do parlamentu wejdzie armia ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co jest potrzebne ludziom na dole, jak zorganizować ten transport publiczny, jak zorganizować tę dobrą służbę zdrowia, która będzie, opiekę zdrowotną, która będzie gdzieś na dole służyła ludziom, to będziemy mieli szansę na to, żeby naprawdę tym wielkim doświadczeniem samorządowców w sposób taki szybki, prosty naprawiać Polskę. Jeszcze jedną rzecz, nie mogę tego nie powiedzieć. Nasza idea, którą doskonale znacie, partnerstwo na rzecz samorządu otwartego, to jest przepiękna idea, bo ona nie dotyczy tylko samorządu jakim my najczęściej rozumiemy samorząd. Bo najczęściej wtedy, kiedy mówimy o samorządzie, mówimy o wójcie, mówimy o burmistrzu, burmistrzyni, o prezydencie, prezydentce, o Radzie Miasta. Natomiast nasza idea samorządu otwartego jest znacznie szersza, bo ona zakłada, że my do tego samorządu zapraszamy wszystkich ludzi, którzy chcą być aktywni. Zapraszamy Radę Kobiet, zapraszamy Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miasta, Samorząd Przedsiębiorców, Koła Gospodyń Wiejskich itd., itd. Wszystkie te grupy ludzi, którzy chcą się zaangażować w tę swoją wspólnotę. Sołtysów, którzy przecież to jest w ogóle fenomen, w jaki sposób sołtysi, sołtyski w Polsce funkcjonują. I to jest ten wspólnototwórczy organizm, ten samorząd, który angażuje nie tylko właśnie wójta i radnych, tylko bardzo szeroko angażuje ludzi, którzy chcą pracować na rzecz zbudowania tej wspaniałej wspólnoty. To jest ten nasz piękny samorząd, o którym marzymy i który wprowadzamy dzięki naszym samorządowcom. Ale oczekujemy naprawdę waszej pomocy. W jaki sposób? W każdy. Startujcie, pomagajcie nam, żebyśmy rzeczywiście uzyskali jak najlepszy wynik wyborczy. Jestem przekonana, że każdy z was zrobi, co będzie tylko mógł. Dziękuję. Tak jak powiedziała Joanna, zaangażowanie samorządowców, szczególnie w tych wyborach, musi być tak naprawdę, musi być realne. Bo oczywiście pamiętam wiele wyborów, kiedy sam zwracałem się do przyjaciół samorządowców: słuchaj, pomóż, wystartuj na liście. Parę set, czy może kilka tysięcy nawet twoich głosów pewnie się naszej liście przyda. Ale to często były takie starty, że wójt startował z solidarności, lojalności wobec ugrupowania, wobec może swoich przyjaciół, ale tak naprawdę chciał wystartować, żeby pomóc liście. Wyborcy to oczywiście natychmiast wyczuwali, więc ten start nie był taki pełny, jaki mógłby być. Ponieważ dzisiaj, powtórzę, to są naprawdę, jeżeli tych wyborów nie wygramy, ostatnie demokratyczne, więc tego typu postaw także musimy unikać. Jeżeli już zwrócimy się do samorządowca o to, żeby chciał startować, to po pierwsze on musi wiedzieć, że startuje po mandat i musi to swoim mieszkańcom, współobywatelom uczciwie powiedzieć. Nie możemy sobie już w tych wyborach pozwolić na ćwiczenia, które towarzyszyły poprzednim. I to jest jakby pierwsza rzecz. Ale jeżeli taki samorządowiec nie będzie chciał wziąć udziału w wyborach, bo chce kontynuować swoją misję w samorządzie, to szanowne koleżanki i koledzy, jest naprawdę wiele formatów, wiecie lub nie, jeżeli nie, to może warto się o tym dowiedzieć, które w ramach partii demokratycznych uruchomiliśmy. Pierwszy z nich to jest Pakt Senacki, więc jeżeli nie do Sejmu, to zapraszamy do Senatu. Tam jeszcze są miejsca. Pracujemy wraz z przedstawicielem Polski 2050, senatorem Jackiem Burym. Kolejne spotkanie za 4 dni.
Druga, bardzo ważna przestrzeń dla samorządowców to jest obywatelska kontrola wyborów. Z naszego ramienia jest Miłosz Motyka, a od was? Jacek Kozłowski. Więc kilka tysięcy ludzi z naszych dwóch ugrupowań tam po prostu się musi znaleźć. Oprócz tego, że muszą wypełnić wszystkie miejsca w komisjach wyborczych, o to my także zadbamy jako PSL. W każdej komisji wyborczej, zapewniam was, będzie przedstawiciel naszego ugrupowania, naszego Komitetu Trzecia Droga. To jeszcze są dwa formaty. Mąż zaufania lub dama zaufania i społeczny obserwator. Więc to jest kilkadziesiąt tysięcy osób. A to OKW jest także po to, żeby zaktywizować, ale też, żeby kilka godzin, mówił tutaj Szymon Hołownia o sondażu Exit Poll, ten nasz wynik być może będzie zaraz po Exit Pollu, bo będziemy musieli mieć wiedzę prawdziwą, a nie tą, którą być może będzie chciano nam się przekazać. Tak może być, szanowni państwo. Dlatego też walorem i taką cechą sojuszu Polski 2050 i PSL-u jest to, że po pierwsze pokazaliśmy, że potrafimy się integrować, łączyć, ale z drugiej strony pokazujemy jako jedyni, bo ja bardzo uważnie słucham liderów naszych zaprzyjaźnionych ugrupowań. To tylko Szymon i Władek mówią, jesteśmy formułą otwartą. Zapraszamy. Zapraszamy organizacje pozarządowe, zapraszamy stowarzyszenia różnego rodzaju, zapraszamy samorządowców. I nie wiem, Szymon, czy się zgodzisz, ale my musimy to mówić każdego dnia. Chodźcie z nami. Jest dla was miejsce w OKW, jest dla was miejsce na naszych listach, bo to jest ta wartość, która jest obowiązkiem partii demokratycznych. My to robimy, a inni nawet tego nie mówią. Gdyby w moim okręgu chcieli wystartować wszyscy samorządowcy, to zrobilibyśmy 5 list. Więc oczywiste jest, że wszyscy nie wystartują. Ale nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak paradoks dobrego samorządowca. Dobry samorządowiec to jest taki, który w swojej gminie przegrywa wybory parlamentarne, gdy w nich startuje. Dlaczego? Bo nie głosują na niego ci mieszkańcy, którzy go popierają, tylko ci, którzy chcą go wypchnąć i kogoś go pozbyć. Można to sprawdzić. Ale, więc wszyscy nie wystartujemy. Na tej sali, jest to forum nasze partyjne, tak, są głównie samorządowcy o ugruntowanej pozycji i o ugruntowanych poglądach. Ale ja myślę, że to, co Grzegorz powiedział, my się musimy zwrócić z apelem do wszystkich bezpartyjnych samorządowców, ale nie tych bezpartyjnych samorządowców, bo ich tam niewiele jest, tak? Tylko tych, którzy naprawdę nie są członkami żadnej partii. My się do nich musimy zwrócić z apelem takim, żeby nam, wszystkim partiom opozycji demokratycznej, pozwolili zrobić kampanię wyborczą. O czym mówię? Mówię o tym, że gdy jedziemy na przykład, czy teraz w ramach prekampanii, czy za chwilę w kampanii wyborczej, z naszymi ludźmi, z naszym materiałem, z rozmową, z flipchartem, z piknikiem, do miejscowości X, to żeby ten wójt, burmistrz, prezydent miasta nie czuł z tyłu presji telefonu swojego posła z PiS-u, kogo ty tam wpuściłeś. Żebyście mieli, drodzy samorządowcy, taką odwagę, żeby pozwolić nam przekonać swoich mieszkańców. Ja nie potrzebuję, żeby prezydent Przemyśla, Krosna, czy jakiegokolwiek innego miasta stanął i mówił, mój gość, mój, będzie dobry, nie? Ja tego nie potrzebuję. Ja potrzebuję, żeby on mi pozwolił, nie w terminie 3 miesięcy, tylko w terminie 3 czy 4 dni dał zgodę na organizację w miejscu publicznym pikniku promującego partię Polska 2050 Szymona Hołowni. Ja już sobie dalej poradzę. Ja i nasi ludzie. Bo my to potrafimy zrobić. My potrafimy wyjść i przekonać ludzi. Ale jeżeli mamy postawioną barierę wejścia, to jest nam dużo trudniej. I dlatego zwróciłbym się do wszystkich samorządowców, którzy nie są członkami żadnej partii politycznej, a nawet do tych z PiS-u i nawet tych koniunkturalistów z PiS-u. Pozwólcie robić samorządowcom, którzy startują w wyborach, którzy będą reprezentować wasze interesy, tak? Bo jednak zawsze samorządowiec będzie bliski samorządowi, kampanię wyborczą i żebyśmy mogli tych ludzi przekonać sobą, swoim programem, tym, co oferujemy, swoją nowością i jakością.
tylko nie przeszkadzajcie w niektórych wypadkach i miejcie do tego odwagę. Bo to jest bardzo często tak, że oni by chcieli. Wiecie, jak często się zdarza tak, że dzwonię do kolegi czy koleżanki samorządowej, słuchaj, robię u ciebie w tym i w tym dniu akcję, przyjeżdżamy z kawą, herbatą, lemoniadą, a wiesz, nie, no, okej, możesz tu stanąć, ale nie przychodź do mnie. Jak sobie zrobisz ze mną zdjęcie, a ja mam wniosek na 2 miliony w Ministerstwie Sportu złożony, to zaraz mi zadzwoni poseł X, nazwiska nie wymienię, i on mi powie, że no jak z Romowiczem ze zdjęcie zrobić, oszalałeś? Dzisiaj zdjęcie ze mną, kim ja jestem, powiem, z Szymonem Hołownią, nie? Ale kim ja jestem, zdjęcie ze mną powoduje, że dzwoni jakiś minister czy poseł i mówi, z kim ty się człowieka fotografujesz? Do czego myśmy doszli? Takiego paradoksu. I właśnie jest potrzebna dla samorządowców bezpartyjnych, samorządowców, którzy nie mają określonej linii poglądowej, określonej partii, żeby pozwolili nam przekonać ludzi w swojej miejscowości. A my resztę sami zrobimy. Uwierzcie w to. Zgadzam się tutaj z burmistrzem Bartoszem, że jest to pewien problem przekonać mieszkańców, którzy są zadowoleni ze swojego włodarza, że on już chce odejść, on startuje w innych wyborach i startuje całkiem na serio. Ja na przykład całkiem niedawno powiedziałem w wywiadzie w prasie lokalnej, że po prostu bez względu na wynik wyborów nie startuję już na burmistrza. Żeby ludzie po prostu wiedzieli, że to jest mój wybór na serio i też chcę być uczciwy wobec nich. Ale znam też przykład z naszego powiatu, kiedy startował do parlamentu wójt z sukcesami Stanisław. To jego mieszkańcy mówi, ale my nie chcemy, żeby wójt stąd poszedł. My mamy dylemat ogromny, czy na niego głosować, bo my chcemy, żeby on po prostu został. Wiadomo, no wypadałoby na niego zagłosować, bo jesteśmy zadowoleni, ale to nie te wybory. My chcemy, żeby on dalej był wójtem. I to jest poważny problem i z tym problemem powinni startujący w wyborach do parlamentu samorządowcy się zmierzyć. I druga kwestia, którą chciałem powiedzieć, to uważam, że start samorządowców może w pewien sposób odmieniać naszą politykę. Bo samorządowcy to są ludzie, którzy są bardzo konkretni, bo oni tu na dole rozwiązują bardzo konkretne problemy. Często, proszę Państwa, my mieliśmy w dobie COVID-u ze strony wojewody prośby, żebyśmy transportowali ludzi na przykład do szczepień i tak dalej, i tak dalej. No widać było, że osoby z Warszawy nie do końca znają tą lokalną rzeczywistość, kiedy albo były proponowane te centra do szczepień w miejscach, które się do tego zupełnie nie nadają, albo na przykład transport ochotniczych straży pożarnych, no samochodami strażackimi, wyobraźcie sobie przewożenie ludzi starszych albo na wózkach inwalidzkich do szczepień. I my, chcąc być partnerem, bo bez względu na to, jakie mamy poglądy, to my pracujemy dla jednej Polski. Podpowiadaliśmy, jak, w jaki sposób to zorganizować, jak to zrobić, żeby to było najtańsze i skuteczne. No, tylko nie zawsze nas chce po prostu ktoś tam po drugiej stronie słuchać. Przez 20 lat mojej kariery, górnolotne słowo, samorządowej, w zasadzie jak dostawałem pismo z pieczątką, z orzełkiem w nagłówku, to nie sprawdzałem podstawy prawnej, bo to było jasne i oczywiste, że piszę, czy Urząd Wojewódzki, czy Ministerstwo, czy nawet Kancelaria Premiera, to jest jasne, że to jest prośba, wytyczna, polecenie, które po prostu, do którego trzeba się zastosować. Od czasów niedoszłych wyborów kopertowych to się zmieniło. Kiedy przez różne instytucje państwowe byliśmy nagabywani i namawiani, żeby przekazać dane osobowe naszych obywateli. I niektórzy samorządowcy ulegli tej presji i dzisiaj mają kłopoty prawne, tak? Albo już nie mają, bo nie są samorządowcami, tak? Zmieniło się to bardzo mocno. Do tego momentu nadużywana jest funkcja kryzysu. My nie mamy żadnego kryzysu, a w trybie, że tak powiem, polecenia kryzysowego dostajemy pisma od wojewody, bo tam sobie ci panowie i panie zdają sprawę z tego, że to jest jedyny instrument, który może nakazać coś samorządom. Ale to jest takie powoli wgryzanie się w tą niezależność samorządową. Po wyborach, nie daj Boże, przegranych, te polecenia już będą dotyczyły absolutnie wszystkiego. I my nie będziemy już nic kreować, nie będziemy już odpowiadać za nic, będziemy administrować do czasu, kiedy przyjadą i nas zastąpią nie ludzie z wyboru, tylko ludzie ze wskazania partyjnego z teczki. Dlatego skoro jesteśmy uważani za taka władza, która jest najbliżej obywatela, taka władza, która jest właśnie wybrana przez obywatela i taka władza, która jest najszybciej rozliczana, to też dobrze, jeżeli część z tych ludzi pójdzie do parlamentu i przeniesie to doświadczenie, to wiedzę i tą wrażliwość społeczną w pracy na wiejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Słuchajcie, na koniec, bo Grzegorz coś tam wspomniał o przegranych wyborach. My w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. My nie bierzemy pod uwagę, my musimy wygrać te wybory. Musimy wygrać te wybory, żeby istniał samorząd, żeby rozwijał się nasz kraj, żebyśmy czuli, że jesteśmy gospodarzami naszego kraju. Stąd na koniec to zaproszenie, które już tutaj padało ze strony naszych dyskutantów do samorządowców, którzy są bezpartyjni, którzy także nam się przyglądają uważnie, bo jesteśmy nowym sojuszem, jakby nie patrzeć na scenie politycznej. Prosimy o to, żebyście uważnie przyjrzeli się temu, co my mówimy, jak my mówimy, jak poważnie traktujemy samorządy. My się wam nie podlizujemy, my nie mówimy, że jesteście genialnie i nigdzie w Polsce w samorządzie nie dzieje się nic niefajnego, bo różni są ludzie, różne są samorządy, różne są jakości, ale to jest ta reforma, która w Polsce się udała po tych 34 latach. I dlatego do tych samorządowców, którzy nam się przyglądają, zaczynają się przyglądać, mówimy, zapraszamy was, chodźcie z nami. Trzecia droga jest także dla was. Dziękuję bardzo. No właśnie, widzicie, burmistrz wziął, schodząc i całą władzę mikrofonu chciał zabrać ze sobą. Całe ustrzyki. Dziękuję serdecznie za panel. Jeszcze raz gorące brawa naszym panelistom. Drodzy samorządowcy, wśród nas są i starostowie, są burmistrzowie, są wójtowie, są zastępcy prezydentów. Są radni różnych szczebli, których już dzisiaj witając, chcieliśmy poprosić o to, abyście teraz w ramach takiego jednego ze sposobów na wsparcie wyborów parlamentarnych i wsparcie Polski 2050, krótko mówiąc, jak to językiem urzędowym, podpisali się pod deklaracją wsparcia. Ania będzie odczytywać treść deklaracji, bo jak tutaj już koledzy burmistrzowie wcześniej zwrócili uwagę, my pilnujemy się również tego, żeby to, co się pojawia z logo Polski 2050, a idzie do samorządowców, to było wiarygodne, sprawdzone. Nie zawsze może z podstawą prawną, ale z podstawą logiki życia i funkcjonowania. I dzisiaj z taką logiką prosimy was o podpisanie deklaracji. Bardzo proszę. Zapraszamy. Listy nie ma. Zapraszamy wszystkich. Ania będzie czytać, ale w tym czasie, przepraszam Aniu. W tym czasie zapraszamy do podpisywania. Ja będę waszym tłem. Zapraszamy północ. Kto jest z północy? Południe już dzisiaj występowało. Południe poszło. Samorządowcy z północy zapraszamy. Samorządowcy Polski 2050. Warmia i Mazury ruszyła. Małopolska ruszyła. Podłoże funkcjonujące. Podlaski nie śpi, bo Szymon nie przyjedzie. Polska 2050, ale także w całym ruchu. Dobrze, bardzo mi się podoba ta kolejka, ale powiem wam tak, jeden flamaster. Więc jest jeden flamaster. Jeżeli macie u siebie w kieszeniach flamastry i długopisy, to jest ten moment, żeby je wyciągnąć. Aniu, przeczytaj.